Dom ludowy, bo tak się kiedyś nazywał Miejski Dom Kultury w Bogucicach. Przez lata od 1961 roku chodziłam tam na różne zajęcia. Najpierw był balet. Moja mama uważała, że dla ukochanej jedynaczki jest to pozycja obowiązkowa. A dla mnie była to wielka trauma. Wszystkie dziewczynki w grupie miały piękne, granatowe, atłasowe sukieneczki. A mnie mama uszyła taką samą w kroju, ale w kolorze turkusowym. Była śliczna, ale zdecydowanie wyróżniała się, a dla mnie w wieku 7 lat wyróżnianie się było rzeczą, na której najmniej mi zależało. W dodatku nie byłam jakoś szczególnie uzdolniona baletowo i wszystkie moje gafy tym bardziej były widoczne. Równocześnie z baletem zostałam zapisana na plastykę. Rysować bardzo lubiłam i dlatego te zajęcia były zawsze bardzo wyczekiwane. W domu ludowym było też szkółko plastyczne dla dorosłych, którzy co roku organizowali wspólną wystawę. Na ścianach powieszone były obrazy seniorów, które zawsze budzały zachwyt, a na stole, na środku poukładane były prace dzieci. Do rysowania, w przeciwieństwie do tańczenia, miałam dryg, więc regularnie bywałam nagradzana na tych dorocznych wystawach. Chyba w trzeciej klasie, w 1963 roku, jako nagrodę dostałam piękny skórzany piórnik. Był tak piękny, że bałam się go używać, aby go nie zniszczyć. Tylko co jakiś czas go wyjmowałam, oglądałam i chowałam. I dopiero pójście do liceum wydawało mi się momentem godnym na inicjację tego pięknego piórnika. W czwartej klasie, to był rok 1964, mój tata uznał, że w mojej edukacji brakuje jeszcze muzyki i że powinnam zacząć grać na pianinie. Jak zwykle moja mama, twardo stąpająca po ziemi, wykazała się rozsądkiem. Może jednak zacznijmy od czegoś mniejszego, na wypadek gdyby nie miała talentu. Tym mniejszym okazała się mandolina. W domu ludowym oczywiście był zespół mandolinistów, prowadzony przez pana Wołka. Większość bogucickich dzieci w tamtych czasach swoją edukację muzyczną zawdzięczała panu Wołkowi, który uczył grać na wszystkim, z wyjątkiem pianina. To pozostawiając pani Broncel, która mieszkała chyba na Górnej. Pan Wołek uczył grać na skrzypce, na mandoli, na cyi, na gitarze, nie wiem na czym jeszcze, na wszystkim. Prowadził również zespół w szkole dla dzieci, w szkole specjalnej. Jestem pełna podziwu i zachwytu dla pana Wołka, jak wspaniale te dzieci nauczył grać. Pan Wołek oznaczył paluszki numerami 1, 2 czy 4, a struny kolorami. I dzieci zamiast zeszytów z nutami miały po prostu zeszyt, w którym wpisane były rządki cyferek i doskonale sobie radziły. Jak potrzeba było solistę, to pan Wołek wypożyczał dla tego zespołu dzieci z zespołu przy domu ludowym. No i nawet mi się udało parę razy wystąpić jako solistka. Występowaliśmy bardzo często w domu ludowym, w innych szkołach, w innych domach kultury, w muszli koncertowej w Bogucickim Parku, w kościele. No, gdzie się tylko dało. Uważam, że panu Wołkowi należy się przynajmniej jakaś tablica pamiątkowa za jego ogromny wkład i pasję w umuzykalnianiu całego pokolenia bogucickiej dziatwy. W okresie karnawału Dom Ludowy organizował bale, na których przynajmniej dla dzieci obowiązywały stroje karnawałowe. W archiwach Domu Kultury zachowały się moje zdjęcia z balu chyba z 1962 albo z 1963 roku. Jestem na nich ubrana w tę nieszczęsną, turkusową sukieneczkę z baletu, a na głowie mam wielki bibułkowy kwiat i pozuję obok mojego taty. Nie pamiętam tego balu. Widocznie nie był w moich oczach na tyle atrakcyjny. Za to doskonale pamiętam bal z roku 1964, bo wtedy mój strój został uznany za najładniejszy i zostałam królową balu. Moja mama wspólnie z koleżanką przebrały mnie za słoneczko. Miałam wielkie, lśniące, złote słońce z promyczkami. Do tego miałam taką kryzę. Przy rękawkach promyczki, spódniczkę miałam z tymi promyczkami i na bucikach miałam jakieś promyczki. Na piersi przypięto mi numerek 46 i po paradzie wszystkich dzieci w balowych kreacjach właśnie ten numer dostał najwięcej głosów. Po latach próbowałam otworzyć ten strój balowy dla mojej córki, ale chyba już nie był taki piękny. Z tamtych czasów pamiętam jeszcze panią portierkę.
Była to starsza, siwowłosa kobieta, zawsze ubrana w tradycyjny śląski strój, bo tak się po prostu na co dzień nosiła. Trwała na swoim posterunku w domu ludowym, a jak jej tam nie było, to można było ją zobaczyć na krzesełku przed bramą swojego domu przy markiewki 63 na rogu z węglaną.